No cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a dzisiaj w tym filmie rozwiązuję zagadkę, którą zadałem w jednym shotcie. Tutaj dołączę link, chyba 2 dni temu. Co to za roślina? Co to za roślina? To jest trytoma. Trytoma, ale bardzo, bardzo nietypowa. Zapraszam na film. A więc tak, trytoma, o której teraz będę mówić, to jest tutaj. Zapytałem i w shotcie, i w kilku innych filmach, tylko 2 osoby odpowiedziały na to, co to za roślina. W tym jedna moja znajoma. Pozdrawiam, Aniu. Naprawdę nie mówiłem jej, co to jest. I gratuluję. Gratuluję, bo dużo osób myślało, że to masz jakiś aloes, czy nawet ktoś gdzieś na jakimś, gdzieś na Facebooku sugerował, że to może być ananas. Nie jest to aloes, nie jest to ananas, mimo że troszkę je przypomina. Gdy zwykła trytoma, tu się muszę dostać, ma takie liście jak trawę. To jest właśnie trytoma. W łacinie Nymphaea uvaria. Ta tutaj, ona jeszcze nie ma nawet polskiej nazwy. Po angielsku jest nazywana giant red poker, czyli po polsku będzie, nie wiem, gigantyczna, olbrzymia trytoma. Ja kupiłem w zeszłym roku 2 takie nietypowe. To jest ta pierwsza, to jest ta druga. To jest Nymphaea nordiae. Nie pokazuję palcem, bo się wyraźnie gubi. A tutaj obok, takie te niebieskie liście, tamta, to jest Nymphaea caulescens. Obydwie nie są w pełni mrozoodporne, bo wytrzymują podobno do minus 10. Podobno. Obydwie tworzą małe pnie. Jeszcze tego nie widać tutaj. Tamta caulescens troszkę już widać. U tej nordiae jeszcze nie. Są mrozoodporne do minus 10, minus 12 stopni. Ja je miałem bez zabezpieczenia, mimo że to mała roślinka, bo on ta dorasta akurat do 1,70 m, 1,80 m. Spadł u mnie na minus 9 i proszę. To są jedyne obrażenia. Końcówki liści. Niewiele. I nawet zakwitła. Mimo że to jeszcze młody osobnik. Tak, caulescens jeszcze nie kwitnie, ale one kwitną troszkę później, więc może jeszcze się uda, że zakwitnie w tym sezonie. Skąd pochodzi? Pochodzi ze wschodu południowej Afryki. Rośnie w górach i na wyżynach powyżej 300 metrów nad poziomem morza. Wydawać się powinno, że tu w Szkocji roślina pochodząca z ciepłego, słonecznego klimatu południowej Afryki nie powinna sobie poradzić, a proszę. Radzi sobie na południu Wielkiej Brytanii i tutaj to jest wielki test, czy poradzi sobie w Szkocji. No, pierwszą zimę przetrwała, mimo że mały egzemplarz. Mam 3, tamte rosną inne w troszeczkę będzie zacienistym miejscu, w pełnym słońcu, ale są troszeczkę wcisnięte między inne rośliny. Pokażę na przykład. Tu jest ta też caulescens, a tu jeszcze jedna jest obok tego pustynnika. Zobacz, jaki wielki już. Wyższy niż ja, mam 1,76 m. Tam jest jeszcze jedna, ale ta jeszcze nie kwitnie. Ta się tutaj ładnie rozkrzewiła, caulescens. I zobaczymy, czy sobie poradzą tu w Szkocji. Zobaczymy, jak dla mnie. Dopiero zobaczyłem, tą caulescens widziałem już wcześniej, ale tą ja zobaczyłem dopiero gdzieś tam na jakimś profilu w zeszłym roku i powiedziałem, muszę ją mieć. Kupiłem 3 i nie żałuję, bo kupiłem jako 3 malutkie sadzonki i już w pierwszym roku, mimo że to jest duża roślina, już zakwitła. Mam bardzo ciekawe liście. Nie wiem, czy to będzie widać. Takie mają drobne ząbki na obrzeżach, lekkie paski na tych liściach. Świetnie wygląda w pełnym słońcu. Kwiaty ma, moja akurat ma pomarańczowe, ale zdarzają się też te, które mają bardziej żółte. To jeszcze nie jest jakiś potężny kwiat, bo to jest mała roślina. Chyba góra troszkę przemadzła. Ale i tak, mówię, dla mnie ta roślina, przecież to w ogóle nie przypomina jakiejkolwiek trytomy, którą my znamy. Na tą rabatę, zresztą świetnie się komponuje z cerami, tylko spójrzcie, jednoliścieniami. Jak dla mnie, bomba, naprawdę. W tym roku, od tego roku, to jest moja ulubiona roślina na tej rabacie, mimo że mam tu kilka ciekawostek, nie wszystkie jeszcze wyszły. Ale mówię, to, no może
poza areokarium. To jest mój ulubieniec. Naprawdę świetnie się prezentuje. Mam ją z przodu akurat, więc dobrze ją widać. Jak będzie większa, jak wyrośnie, mówię, na 1,70 m, no to jeśli urośnie, jeśli się utrzyma, to będę bardzo, ale to bardzo się cieszę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej trytomy, piszcie, komentujcie, co myślicie, czy ktoś też ją ma, czy chcielibyście ją mieć i napiszcie mi, co wy o niej myślicie. Mówię, dla mnie rewelacja. Jakby nie wygląda jak trytoma, przypomina bardziej aloes. Aloes w szkockim klimacie na pewno nie utrzyma się na zewnątrz. Za zimno, za mokro. A to tutaj, mimo że pochodzi z Afryki Południowej, z południowego wybrzeża, daje radę. I to jeszcze, jak mówię, mała sezonka w pierwszym roku już zakwitła, a tu widać w ogóle, pójdę na dół, że już kolejne odłogi, roślinki małe, przybyszowe, rosną. Na razie zostawię, można je rozdzielać, ale ja chyba bym chciał bardziej taką zwartą kępę tych roślin niż pojedyncze egzemplarze. Też mi dajcie znać, co myślicie. Ja myślę, że bardziej kępa takich potężnych liści to będzie coś, nie? Czy pojedynczy, wysoki egzemplarz. I jeszcze może kilka słów odnośnie opieki. Po pierwsze, pełne słońce. To są rośliny, które preferują pełne słońce. Zresztą co widać, tam jest jedna też pełne słońce, ale wciśnięta między inne, jeszcze nie zakwitła. Ta tutaj od razu w pierwszym roku już tak kwitnie. Po drugie, przepuszczalna gleba. Tutaj mają, to jest najbardziej przepuszczalna gleba, ta rabata na moim ogrodzie. Nawożenie nie wymaga specjalnego nawożenia. Co wiosnę podsypuję tutaj roślinę tylko obwodnikiem i to wszystko, żadnego innego nawozu nie daje. Pierwszy rok, jak mówię, przeżyło mnie bez zabezpieczenia. Spadło w nocy, w kilka nocy na minus 9. One podobno wytrzymują minus 10. Gdzieś tam ktoś mówi, że może minus 12. Minus 9, jak widać, wytrzymałem bez większych obrażeń. Szkodników jako takich na niej nie ma. Mimo, że ślimaki często gdzieś tam się do środka wślizgują, ale widać, że jej nie jedzą, więc nic tu jej nie rusza, żaden szkodnik jej nie rusza. Nic z nią nie robię, sama obsługowa. Poza tym, że raz na wiosnę nawiozłem obwodnikiem, więcej nic z tą rośliną nie robiłem. I to już tyle. Mówię, roślina, która wygrała u mnie ten wiosenny sezon, to jest właśnie ta Nifofia Nodiae, czyli nie wiem, po polsku nazywam jej może ją tak, po angielsku, no cytoma potężna, cytoma olbrzymia, no gigantyczna, bo faktycznie jest gigantyczna, chyba że ktoś ma jakąś lepszy pomysł na jej nazwę. Mówię, napiszcie mi, czy jak się wam podoba, co wy o niej myślicie, czy też chcielibyście ją mieć, czy ją macie, czy ktoś ją może miał, czy nie wiem, czy ktoś ją w Polsce ma w ogóle, nie wiem. Wiem, że tu Wielkie Brytanii ludzie ją mają, ale czy w Polsce? Jak macie, dajcie mi znać. A teraz już nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło, cieszcie się wiosną, bo u mnie też wreszcie słoneczko świeci, wreszcie jest fajnie. Wreszcie coś kwitnie. I fajnie w tym ogrodzie się siedzi. Trzymajcie się ciepło. Hej, pa, pa.